Dzisiaj, widzowie, przed nami są dwie zjeżdżalnie. Jedna zjeżdżalnia jest dobra, a druga jest zła. Czyli po prostu w jednej umrzemy, a jeżeli wejdziemy do prawidłowej, to przeżyjemy. Czy nam się uda, czy też nie, nie mam pojęcia, widzowie. Zostawcie łapeczkę i subskrypcję obowiązkowo, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków. A my wchodzimy tutaj do zjeżdżalni. I mamy pierwsze pytanie: Android czy iPhone? Czyli ten telefon z jabłkiem, czy ten może właśnie z Androidem? Słuchajcie, nie mam pojęcia, która zjeżdżalnia jest dobra, ale powiedzmy, że może ta z jabłkiem. Dobra, wchodzimy. Lecę. I czekajcie, udało nam się. Widzowie, większość osób zagłosowała właśnie za iPhone'em, czyli, że tak powiem, ta zjeżdżalnia była dobra. W takim razie ta druga była zła. O nie, ej, co to jest? Dobra, tu muszę coś przeskoczyć. Ej, to jest chyba niefajne. Dobra, tu musimy skakać cały czas, żeby przez przypadek nie wpaść do tej chyba czarnego śluzu, czy cokolwiek to jest. Dobra, nieważne, idziemy tutaj. I teraz co to jest? Naleśniki czy gofry? Dobra, widzowie, co wybieramy? Którą zjeżdżalnię? Wiecie co? Ja szczerze wolę chyba naleśniki, ale gofry też są superowe. Ej, nie wiem. Dobra, wiecie co? Weźmy naleśniki. Ja wolę naleśniki. Uwaga, proszę, naleśniki! Naleśniki są dobrą odpowiedzią. Tak, dobrą odpowiedzią. Patrzcie, większość osób zagłosowała na naleśniki. No i super team naleśniki, ale gofry też są superowe. Ale no niestety naleśniki trochę lepsze. Ej, dobra, to jest straszne. My w ogóle jesteśmy w jakichś bagrumsach i musimy mega być ostrożni i uważać na te wszystkie plamy, nie wiadomo co. Your first choice, your vote. Dobra, czyli nasz pierwszy wybór to nasz głos. Okej, okay? Który byłby lepszy? Wehikuł czasu czy teleportacja? Czyli widzowie, czy moglibyśmy się cofnąć w czasie, na przykład o 5 lat, czy na przykład się gdzieś przeteleportować do jakiegoś świata, albo może w ogóle do innego miejsca? O, to by było super. Na przykład, nie wiem, do Chin, na Marsa, ale wiecie co, wydaje mi się, że lepszy byłby wehikuł czasu zdecydowanie. Jakbym się mógł cofnąć 10 lat, dawajcie do zjeżdżalni, uwaga, udało mi się. Ej, chyba mi się nie udało. Chyba mi się nie udało, widzowie, czekajcie, gdzie jestem? Jestem w jakiejś, czekajcie, halo, gdzie to jest? O nie, ej, dobra, chwila, co tu się dzieje? Nie, rozwaliło mnie chyba. Rozwalił mnie jakiś tutaj statek kosmiczny. Czyli to była chyba zła odpowiedź. Naprawdę większość osób wybrała teleportację, że woli się teleportować. Dobra, to czekajcie, w takim razie wchodzimy tutaj, ej, to chyba była dobra jednak zjeżdżalnia. Uwaga, lecimy, uwaga, pyk. Dobra, co jest? Ale patrzcie, ile osób. To było naprawdę wyrównane. Ja cię kręcę, dobra, czekajcie, co tu jest, halo? Zaplecze potrzebuje twoich głosów. Dobra, czekajcie. Musimy teraz zobaczyć, gdzie teraz iść. Chyba tędy idziemy, nie? Tutaj, dobra, kolejne. No nie, musimy znowu wybrać. Czy tutaj coś mnie zabije? Nie zabije mnie. To są te takie wehikuły czasu. Hot dog czy cheeseburger? Ej, no nie, to jest trudne pytanie. Chwila, no ja myślę, ja bym szczerze wybrał chyba cheeseburgera. No generalnie taki hamburgerek jest lepszy niż taki hot dog. Chociaż czekajcie, ej, a może sprawdzimy, czy tam coś nie ma? Nie widzę coś tam. Halo, widać tam coś? Nie widać? Dobra, nie widać. Wiecie co? Wchodzimy tutaj. Cheeseburgera! Dawajcie do cheeseburgera, wchodzimy i... jest! Większość osób wybrało cheeseburgera. No i superowo, czyli dobrą odpowiedź tutaj wybraliśmy. I patrzcie, w sumie tylko raz zginęliśmy, więc powiem wam szczerze, całkiem dobrze nam idzie i wybieramy naprawdę poprawnie tutaj. Teraz czekajcie, schodzimy tu. Ładnie. I mamy kolejne zjeżdżalnie. Jakieś czarne, nie wiadomo co, muszę to przeskoczyć. Siup! Dobra, przeskakujemy. I mamy, kim chciałbyś być? Uwaga, chciałbyś być najmłodszym rodzeństwem, czy najstarszym rodzeństwem? Aha, czyli być starszym, czy młodszym? Wiecie co, wydaje mi się, że ja w sumie jestem młodszym, bo mam starszą siostrę, ale tak szczerze, mi się chyba pasuje bycie najmłodszym, ale czy to jest dobra odpowiedź? Chwila, mi się wydaje, że większość osób chciałaby być najstarszym. Dobra, wejdę w najstarsze rodzeństwo. Uwaga, wskakujemy! I uwaga, chwila, dobrze wybraliśmy? Nie gadajcie, że większość osób chciałaby być młodszym rodzeństwem. Ej, to w sumie prawda! Nie, czekajcie, chyba dobrze jest. Halo? Ej, chwila, nie, gdzie my jesteśmy? Ej, ja się boję, że to jakiś potwór zaraz mi wyskoczy. Chwila, tam jest ten potwór! Nie, rozwalił mnie, zniszczył mnie, czyli to była zła odpowiedź. Serio, większość osób wolałaby być młodszym rodzeństwem. Ej, dobra, to jest akurat ciekawe. Dobra, wchodzimy tutaj, czyli to musi być poprawna odpowiedź. Siup, wchodzimy pięknie, wii, spadamy na dół, myk, dobra. I faktycznie, większość osób woli być najmłodszym rodzeństwem. A to proszę, ciekawe, muszę wam powiedzieć. Ciekawe, dobra, teraz czekajcie, hop. Skaczemy sobie przez to, przechodzimy elegancko. Ale tu jest ciasno w ogóle i chwila. Które wolisz? Have a, czyli mieć personalnego, czyli taką prywatną pokojówkę, czy prywatnego szefa kuchni, który ci robi jedzenie? Ej, dobra, wiecie co, widzowie? Czyli tak, czy wolelibyśmy, żeby ktoś za nas sprzątał, czy ktoś nam robił jedzenie? Nie, no szczerze, ja bym wolał mieć takiego profesjonalnego szefa, który mi robi jedzenie, niż jakąś pokojówkę, która mi sprząta pokój, bo sprzątanie pokoju to jest w sumie prosta sprawa, nie? A takie jedzonko, no to ja... Nie, no, zdecydowanie szefa. Uwaga, lecimy. Proszę, no to musi być dobra odpowiedź. Uwaga. Tak, oczywiście, że dobra odpowiedź. No jasne, że tak. Jak mogłoby być
inaczej, po prostu jedzonko zawsze i wszędzie. Czekajcie, chyba teraz tędy idziemy. Czy tu, co to jest? Czemu tak strasznie wygląda? Masakra, te zjeżdżalnie są przerażające. Nie wiem, dlaczego tak wygląda, ale nieważne. Trzeba iść chyba tędy, bo tu jest ta strzałeczka taka elegancka. Więc chodźmy, chodźmy, chodźmy. Sprawdźmy, tutaj co nas czeka za kolejne pytanie. Co byłoby gorsze? Noszenie mokrych jeansów przez cały dzień, czy noszenie mokrego swetra przez cały dzień? O nie, to jest masakra. Ej, obydwa są tragicznym, że tak powiem, wyborem. Ale wydaje mi się, że gorsze byłoby noszenie w sumie chyba mokrego sweterka. Czyli wchodzimy do czerwonej. Dobra, mam nadzieję, że tak. Dobra, dawajcie, idziemy tutaj. Hop, skakujemy i uwaga, uwaga, uwaga. I chyba, dobrze, źle, dobrze. Wow, ale też głosy są mega, mega wyrównane. Dobra, a tutaj, chwila, mogę zejść sobie. Tak, tu sobie mogę zejść. I tam coś jest, jakieś kolejne pytanie. Chodźmy tutaj, czekajcie, uważajmy na tą czarną plamę niefajną. Proszę tutaj uważać, dodać cyk, cyk, cyk. Schodzimy, schodzimy. Elegancko, dobra, wchodzimy tutaj. Dzień dobry, co to jest za pomieszczenie? Co to jest za miejsce? Nie wiem, dobra, tutaj chyba trzeba zejść na dół. A może coś tu jest jeszcze? Halo? Jakiś, nie wiem, sekrecik? Coś, jakaś sekretna zjeżdżalnia czy coś w tym stylu? Nie widzę nic nie takiego, więc chyba nie ma tutaj niczego. Dobra, schodzimy tutaj po prostu na dół i zobaczymy, jaka będzie kolejna zjeżdżalnia, widzowie. Co byś wolał? Dodatkowy palec? Aha, dodatkowy palec u nogi czy u ręki? Ej, dobra, wiecie co? Nie mam pojęcia. W sumie to obydwa, no nie wiem, wydaje mi się, że mi wystarczy 5 palców u ręki, więc w sumie, a u nogi, no to w sumie tak obojętne mi to jest. Chyba wolałbym u nogi, bo wiecie, 5 palców u ręki to byłoby chyba gorzej. Uwaga, pyk. O, o. Ej, nie. Serio, lepiej mieć kolejnego palca u ręki? No nie wydaje mi się. Czekajcie, co to jest za miejsce? O, o. Ej, to jest jakiś zły Mikołaj Święty, coś mi się wydaje. O, Grinch mi wyszedł. O nie, on mnie zaraz rozwali. Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie, ty Grinch. O, zginę. No i zginąłem od razu. Jak można mieć dodatkowego palca u ręki? Ja bym zdecydowanie wolał mieć palec u nogi, no bo wtedy go jakby mniej widać, nie? A ten palec u... Po co komuś szósty palec u ręki? No to chyba takie bez sensu. Ale w sumie nie wiem, może ja się mylę. Może szósty palec u ręki spowodowałby jakąś niesamowitą, nie wiem, umiejętność po prostu. Więc dobra, wchodzimy tutaj do tej zjeżdżalni. Zielona zjeżdżalnia, schodzimy siup na dół. I o, większość osób wybrał tutaj palec, że tak powiem, u ręki, a nie u nogi. Dobra, dobra, teraz idziemy tu. Idziemy tu, kolejna zjeżdżalnia. I tym razem, co my tutaj mamy? Chwila, musimy tu przeskoczyć. Ups, ups. O nie, ej, to mnie też serio rozwala, to czerwone. Myślałem, że to jest takie po prostu, jakby to powiedzieć, taki zabieg, taki tylko kosmetyczny. Okej, okay, musimy uważać, pięknie schodzimy tutaj. I w którym wolałbyś mieszkać? Domek na drzewie czy jaskinia? Nie, no słuchajcie, wydaje mi się w jaskini. Dobra, jeżeli to nie jest domek na drzewie, jeżeli to jest niepoprawna odpowiedź, to ja powiem wam szczerze, to będzie śmieszne. Ja w ogóle jest żółta, żółta zjeżdżalnia i uwaga, na pewno, no patrzcie, widzowie, wszyscy wybrali domek na drzewie. Kto by wybrał jaskinię? Ej, i zginąłem. Ej, halo, czemu ja zginąłem? O, o, ej, zginąłem, nie wiem dlaczego. Chwila, czy ja dobrze wybrałem? Tu jest jakieś przejście. Chwila, to musimy chyba iść tędy, nie? Tędy, 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 dobra, wchodzimy tędy. Nie wiem dlaczego zginąłem, widzowie, ale wybrałem dobrą odpowiedź, więc dosyć ciekawe to jest. I teraz idziemy tutaj, o, o, musimy przejść przez to. Czy to się zapadnie? Chyba nie, chyba się nie zapada. Pięknie, idziemy tutaj i musimy teraz. Kolejna zjeżdżalnia, który byłby lepszy? Czekajcie, co tu pisze? Deszczowe skittles? Czy deszczowe marshmallow? Czyli te, jak one się nazywają, pianki? Czy te takie skittlesy? Ale deszczowe, czyli że co, że o smaku? Czy co? Nie rozumiem tego za bardzo pytania. W każdym razie pianki czy skittlesy? Wiecie co? Jeżeli miałbym wybierać, jeżeli ja rozumiem to pytanie, to biorę tutaj skittlesy. Czerwona zjeżdżalnia, uwaga, proszę, 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 żeby była dobra odpowiedź. Tak, to jest dobra odpowiedź akurat. Udało nam się, że tak powiem, to trafić. I teraz kolejne przejścia jakieś w tych backroom. Ja nie wiem, widzowie, ja naprawdę nie podoba mi się to, że to tak wygląda. Ta ściana jest taka jakaś, no nie wiem, wiecie co, bardzo mi się to nie podoba. Chciałbym stąd wyjść, ale jak na razie, no widzowie, jest problem. O, rzecz tu jakieś lasery najgorsze. O, ty laserze, dobra, chodź, uważamy, uważamy tutaj też. Dobra, świetnie, mamy, pięknie, przechodzimy tędy. Uuu, co tu jest? Chwila, jak nazywasz ten sport? Futbal czy soccer? Nie, no jasne, że futbal. Futbola się gra, nie? Czy coś takiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Różowa zjeżdżalnia, siup! Lecimy, o, proszę zejść, proszę tutaj wejść na zjeżdżalnię. Lecimy, lecimy, wow, uwaga, pyk! Dobra, i udało się, no oczywiście. Patrzcie, piłka nożna, piłka nożna, tylko to się inaczej po angielsku nazywa i po prostu dlatego jedna odpowiedź była tylko dobra. I uwaga, teraz wchodzimy przez jakieś okno, kolejna zjeżdżalnia. Czekajcie, co wolałbyś usłyszeć najpierw? Dobrą nowinę czy złe wieści? Ej, szczerze, ja wolę najpierw usłyszeć złe wieści, bo potem, nie, 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 na pewno złe wieści. Co to, ej, tam ktoś jest, co to jest za pomieszczenie? O nie, to jest jakiś ten pokój w backroomsach, nie, nie podoba mi się to. Nie ma go, a jednak jest, on znika i się pojawia. Dobra, wiecie co, trzeba być ostrożnym, ale jeżeli miałbym szczerze wybierać, oczywiście, że złe wieści najpierw. Złe wieści są, znaczy najpierw złe wieści, a potem dobre, żeby być przygotowany na te złe. I co? Ludzie wybierali go dobre wieści? Naprawdę, ludzie najpierw, o nie, ej, to jest chyba Pennywise, no i mnie zaraz ten klaun rozwali, nie, rozwalaj mnie, przestań, 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 nie, idź tutaj, da się go jakoś ominąć? Nie da się go ominąć, rozwalią mnie po prostu w tej windzie. Czyli ludzie wolą najpierw usłyszeć dobre wieści, to jest ciekawe, widzowie, ja najpierw wolę usłyszeć złe, żeby potem
potem mieć jakby taką spokojną głowę, żeby już te najgorsze mieć za sobą na samym początku. Ale dobra, no jak widać, że tutaj, no większość woli dobrą nowinę, więc cyk, wchodzimy tutaj do różowiutkiej zjeżdżalni. Pewnie to przez to, że ta zjeżdżalnia była różowa, to tyle osób to wybrało. I idziemy dalej, widzowie. Dalej przechodzimy. Co to jest? Chwila, tam jest jakiś sport chyba. O, o, i mam jakiegoś kolegę. Dzień dobry, tylko musimy uważać tutaj, żeby ja cię kręcę, nie wskoczyć tutaj, bo jest tu dosyć stromo. Dobra, idziemy teraz tędy. Tutaj przechodzimy sobie takiego prościutkiego parkurka. I uwaga, który byłby lepszy? Co jest? Oddychać pod wodą czy latać w powietrzu? Co byśmy woleli? Aha, oddychanie pod wodą czy... Nie no, latanie. Zdecydowanie latanie, widzowie. Kto nie chciałby latać? Oddychanie pod wodą też by było naprawdę superowe, ale szczerze, latanie w powietrzu. Zawsze biorę latanie w powietrzu. Do zjeżdżalni i lecimy. Bum. I udało nam się. Oczywiście, że latanie w powietrzu jest 100 razy lepsze. Przynajmniej tak mi się wydaje. I o, o, ej, czekajcie, czy to jest... Nie gadajcie, czy to jest koniec? Ej, chwila. Exit here. To jest chyba wejście. A tu jest co? Jakiś pistolet. A to jest chyba za robuxy, nie? Strzelaj. O, nie, nie, nie. Nie chcemy. Nie chcemy żadnego pistoletu, słuchajcie. Za robuxy. Ale wiecie co? Boję się, że to może być jakaś podpucha. Tu jest napisane, że to jest wyjście. Może to przetestować, widzowie, to na pewno nie będzie wyjście. Ale spróbujmy. 3, 2, 1. Wskakuję. A nie mogę skoczyć. Ej, halo, zbugowałem się. Dobra, tutaj idziemy. Teraz, o, teraz wskakujemy. Dawaj. Lecimy, lecimy. I co to jest? O nie. To nie jest wyjście. To nie jest koniec. Najlepsza złota rybka. Czekajcie, o, o, chwila, musimy teraz wybrać jakiś Ryukin, kometa czy bąbelkowe oko. Ej, to jest jeszcze trudniejsze, to nie jest, widzowie, wyjście, tylko to jest jeszcze trudniejszy poziom. Teraz musimy wybrać jedno z tych trzech. Wydaje mi się, że ludzie wybraliby tego, ta rybka jest najładniejsza. Albo ta? W sumie, ej, nie wiem. Dobra, wiecie co, wybieram. Dobra, weźmy to na środku, trudno. Nie wiem, nie mam pojęcia, która rybka jest najlepsza. I uwaga, wybraliśmy dobrze. O, dobra, wybraliśmy, o, dobra. Czyli okej, czyli dobrze nam się poszczęściło. Teraz kto wygra walkę? Kto z tych trzech osób wygra walkę? Dobra, idziemy tutaj. Czekajcie, czyli mam tak, goryla, mamy krokodyla, czy mamy lwa? Wydaje mi się, widzowie, że z tych trzech lew to wygra. Lew jest na pewno zwycięzcą. Patrzcie na to, pyk, wchodzimy do zjeżdżalni. Uwaga, śmigamy, śmigamy i na pewno to jest dobra odpowiedź. Uwaga, to jest zła odpowiedź? Jak to? Jestem pewien, że lew by rozwalił takiego goryla. O nie, kto to teraz jest? To jest jakiś smog. Smog, ole mi rozwalił, ale mnie puszczy tutaj fuzioną tym ogniem. O, o, koniec, koniec, palę się. No i się spaliłem na... Amen, no co to było? Dobra, czekajcie, nie, nie, nie. Musimy wybrać inną w takim razie zjeżdżalnię. Czyli która? Czyli skoro nie lew, skoro lew nie jest najsilniejszy, to co? Goryl? Krokodyl? Nie no, krokodyl? Nie no, goryl, goryl. Oczywiście, że goryla ludzie wybieram. I żółta zjeżdżalnia, moja ulubiona. Lecimy i uwaga, jest gorilla, Jorilla, 500 000 głosów miała. Czyli faktycznie gorilla to, że tak powiem, wygrała. I zobaczymy teraz dalej. Najgorsza rzecz, na którą można natepnąć boso. Klocek Lego, kaktus, ule. Na pewno klocek Lego, widzowie. O nie, to jest najgorsza rzecz na świecie. Uwierzcie mi, to będzie, to wygra, to na pewno wygra. Ta odpowiedź jest dobra, wchodzimy do zjeżdżalni. I uwaga, klocek Lego, no jasne, że tak. Klocek Lego to jest najgorsza rzecz, jaką można nadepnąć boso, to jest straszne. Widzowie, nie polecam to nikomu. I patrzcie, jaki to jest spokój, ej, tu jest jakieś przejście. Mogę tu przejść? Nie, to jest trochę za ciasno na mnie. Niestety się nie zmieszczę, ale możemy sobie przejść dalej do kolejnej zjeżdżalni. Najlepsze lody, wanilia, truskawka czy czekolada? Ej, to jest ciekawe pytanie, ja wam powiem szczerze. Kiedyś chyba najbardziej lubiłem czekoladę, ale teraz trochę mi się przejadła. Szczerze, dla mnie jest za słodka. Ja bardzo lubię wanilię, ale nie wiem, czy ludzie to wybiorą. Wydaje mi się, że najbardziej odpowiadaną, że tak powiem, odpowiedzią będzie właśnie czekolada, że to czekolada jest najbardziej wybierana. Ale trudno, wskakujemy do męskiej zjeżdżalni różowej, waniliowej i chwila, wygraliśmy. Nie, przegraliśmy. Wiedziałem, dlaczego ludzie nie lubią wanilii. Waniliowe lody są najlepsze. O nie, i mnie teraz zamarznie. Zamarznie mnie na śmierć. O nie, patrz, jestem kostką lodu. No najgorzej, dobra, halo, zimno, zimno. No i niestety, marłem. Zimno, ale ciekawi mnie właśnie w sumie, która odpowiedź jest w takim razie dobra. Czyli w takim razie co, czekolada? Wydaje mi się, że tak, że czekoladka będzie, wydaje mi się, tutaj najlepszą odpowiedzią. Uwaga, wskakujemy. Tak, większość osób wybrała czekoladę, potem wanilię, a potem truskawkę. No ciekawe. Czyli najmniej osób lubi truskawkę. No w sumie ciekawa sprawa, a my sobie przejdziemy tutaj. O, możemy sobie pływać w ogóle tutaj, siema. Pływamy. Najlepszy styl jeansów. Czekajcie, co to jest? Chudy, prosto czy luźny? Wiecie co, wydaje mi się, że w sumie luźny, taki o, no, taki jest chyba najlepszy. Ciężko, ja w sumie nawet nie wiedziałem, że serio są takie style, to się jakoś tak nazywa. Ja o tym nie wiedziałem nawet. Ale dobra, luźny, oczywiście, że luźny, tak mi się wydaje. Uiii, luźne są najlepsze. Luźne jeansy, uwaga, czyli jest dobrze. Oczywiście, że tak, luźne, 700 głosów. No jasne, że trafiliśmy dobrze, mamy kolejne. Mogę tu wejść do tych zjeżdżalni? Nie mogę, i spadam cały czas. To było superowe. I wchodzimy tutaj do jakichś, co to jest? Tu jest jeszcze więcej basenów, łomatko, dobra. Schodzimy tutaj, pyk, zjeżdżalnia kolejna. Najlepszy rodzaj lodu do napojów. Nugget, półksiężyc, kostka. O ile zakład, że kostka. Kostka jest najlepszym, że tak powiem,
kawałkiem lodu. No, reszta jest fajny ma kształt, ale wydaje mi się, że kostka jest taka standardowa. Wchodzimy! Wchodzimy, dawajcie. I uwaga, uwaga, wchodzimy i do oczywiście wszyscy wybrali kostkę. No jasne, że kostka jest najlepsza. Najbardziej standardowa rzecz, ale wiecie, spełnia swoją funkcję. I to jest najważniejsze. A tutaj mamy nie kolejne jakieś zjeżdżalnie. Najlepszy instrument. O, to będzie ciekawe. Gitara, pianino czy perkusja? Czy to jest fortepian? W sumie nie wiem, jak to wygląda. Czekajcie na tym obrazku. Wydaje mi się, że bardziej to przypomina pianino. Myślę, że dla mnie najlepszym instrumentem jest chyba w sumie albo gitara, albo pianino. Jakoś to jest perkusja? Tak, to chyba jest perkusja. Wydaje mi się, że chyba gitara będzie najlepszą odpowiedzią. Taka, no znowu oczywiście różowa. Dlaczego znowu do różowej zjeżdżalni wchodzimy? Trudno, wchodzimy. Dawajcie gitara. Na stówę gitara jest najlepszym przedmiotem. Uwaga. Nie jest? Naprawdę? Jak to? Ej, to jest niemożliwe. Przecież ja jestem... O nie, nie możemy się ruszać. Czekajcie, nie ruszamy się. Nie ruszamy się. To jest lalka Squid Game. Ej, halo, pani lalko. Dobra, nie ruszamy się. I tak mnie rozwaliła. Dlaczego? Ej, przecież ja się nie ruszałem. Dobra, to jest oszukane. Dobra, nie wiem, widzowie. Dobra, wchodzimy w takim razie. Jestem pewien, że w takim razie pianino. Nie. Wydaje mi się, że w takim razie będzie perkusja, ale wejdźmy do pianina. Mi się wydaje, że perkusja niemożliwe, że jest najlepszym instrumentem. Uwaga, wchodzimy tutaj. Patrzcie, pianino najwięcej osób wybrało. No proszę, mam ciekawe. Wow, ktoś tutaj uciekł i patrzcie, mamy tutaj, że tak powiem, wyświetliło nam się na ekranie. My fajnie, jakbyśmy też uciekli, ale niestety, widzowie, na razie no nie widzę w ogóle tutaj końca. Najlepszy fikcyjny robot. Aha, jakiś Freddy Fazbear, ten z Gwiezdnych Wojen czy Optimus Prime? Nie, oczywiście, w sensie, no nie wiem, najlepszy czy w sensie najstraszniejszy. Ja bym wybrał oczywiście Freddy'ego, nie? Ale no dobra, weźmy Freddy'ego, trudno. Uwaga, wskakujemy do czerwonej zjeżdżalni. Myk! Oczywiście on nie był jakiś najmilszy, ale właśnie, wydaje mi się, że jest najpopularniejszy z nich wszystkich tutaj. I teraz, czekajcie, schodzimy sobie tutaj na górę. O, chyba na górze czy na dole mamy iść? Nie mam pojęcia, widzowie, to jest tak wszystko pogmatwane. Naprawdę, nie wiem gdzie iść, tędy. Najlepsza latarnia Jack O'Lan... Aha, czyli że najlepsza latarnia właśnie na Halloweena. Wydaje mi się, że taka standardowa chyba będzie ta. Może chyba ta jest najlepsza, nie? Taka uśmiechnięta. Ale tamta chyba nie. Wydaje mi się, że ta będzie. To jest taka mega typowa, standardowa, że tak powiem, latarnia. Uwaga, wchodzimy tutaj! Wii! I spadamy. I uwaga, czy się... O nie, to naprawdę nie była najlepsza ta... Jak to jest możliwe? Przecież jestem... O nie. Ej, co jest? Nie, pociąg, zostaw mnie. Ej, dobra, przejechał mnie, chociaż tak naprawdę, ej, ja nawet nie byłem pod tym pociągiem, więc to nie powinno tak zadziałać, ale no niech będzie. Trudno, widzowie, to się akurat mega zdziwiłem, że ta dynia nie jest dobrą odpowiedzią, to w takim razie ta? Nie, niemożliwe. Czekajcie, weźmy tutaj do tej, pyk. Uwaga, wchodzimy, czekajcie, czy to będzie to? To też jest zła odpowiedź? Nie gadajcie, no nie, ej, tego i mamy jakąś kolejną... Ej, dzień dobry, co to jest? O, czemu ziomek z kibla wychodzi? Jaki on jest straszny! On jest przerażający! Zostaw mnie, dobra, niestety ginę znowu. Czyli pierwszy raz, widzowie, wybraliśmy dwa razy złą odpowiedź. Czyli ta odpowiedź, poprawda, była na środku. Serio, ta latarnia jest najlepsza. W sensie, mi się wydaje, że no jest najstraszniejsza. Myślałem, że lepsze są te takie uśmiechnięte, ale dobra, może się mylę. Okej, dobra, trudno, nieważne. I patrzcie, najwięcej osób właśnie wybrało tą latarnię. Ciekawe. Ja bym nie powiedział, że to właśnie ta latarnia jest najlepsza. Ale dobra, pójdźmy sobie, czekajcie teraz, gdzie? To jest jakiś kolejny basen? Tylko jest taki jakiś pusty, trochę, że mam. No dobra, nieważne. Ja jest sobie tutaj pusty basenik i tutaj kamień, papier czy nożyczki. Okej, chwila. To jest trudne. Które wybieramy? Ja szczerze najczęściej chyba wybieram kamień. Tak mi się wydaje. Albo papier. Kamień albo papier. Dobra, bierze, i lecimy w kamień. Kamień jest najłatwiejszy. Dawajcie na kamień. Uwaga, proszę, to musi być dobra odpowiedź. Jest! Rock, czyli kamień. Najczęściej wybierany. Potem właśnie jest papier i na samym końcu nożyczki. Gdzie twój kombinezon radiacyjny? Załóż go i idź do środka. Ty, patrzcie, dał mi mój jego kombinezon. Ja cię kręcę, jak wyglądam. I mamy wyjście. Czy to jest to wyjście? Proszę, to musi być wyjście. Błagam, wyjście! Dawać mi do wyjścia! Jest to wyjście? Nie, to nie jest wyjście. O, co to jest? Chwila. Nie, tutaj chwila. Nie. Bo musimy jeszcze wybrać kolejne, naprawdę. Kolejne jakieś potem zjeżdżalnie. No ja już nie wytrzymam. Dobra, zobaczmy. Najlepsza postać w grze. Kalma. Co? Nie mam pojęcia, widzowie, o co chodzi. To chyba chodzi o Squid Game, nie? Wydaje mi się. Powiedzmy, że. Nie wiem, ta zjeżdżalnia jest czerwona. Wchodzimy do czerwonej. Wow, uwaga, czy nam się udało? Tak, udało nam się. Dobra, przeszliśmy dalej. Co to jest? Kolejna zjeżdżalnia. Najlepszy animal, czyli najlepsze zwierzątko. Kurczak, krowa, koza czy świnia? Ej, o ile zakład? Wydaje mi się, że krowa z Minecrafta. Nie, dobra, czemu ja zawsze o Minecrafcie myślę? Ja wezmę krowę, bo w Minecrafcie daje najlepsze przedmioty. Więc dawaj krowę! Krowa. I wszyscy wybrali krowę. Patrzcie, widzicie to? Ej, dobra, niezła sprawa. A teraz co tu? Lew z najfajniejszymi włosami. Chyba takie standardowe. Czekajcie, ten na pewno nie. O nie, ten nie. Ten mi się wydaje, że też nie. Może chyba B albo A bym powiedział. Może ten? Dobra, weźmy tego lewka. Ten lewek ładnie wygląda. Cyk, wchodzimy do tej zjeżdżalni. Ej, masakra, jakie to jest. No nie, to nie jest najfajniejszy lewek? Naprawdę? Co to?
ma być? Ja, według mnie to był najlepszy lewek. Ej, czekajcie, co mnie zaraz rozwali? Jakiś skalmar wkurzony! Nie, zostaw mnie! No, zostaw mnie! Czemu ja nie mogę uciec? Nie mogę uciec. No, nie mogę oczywiście uciec. Muszę zginąć. Ja cię kręcę, czemu? Chwila, czyli ten lewek był zły. W takim razie, nie wiem, może ten, albo może ten. Chwila, wydaje mi się, że ten kolorowy będzie najlepszy, nie? Pyk, uwaga, wchodzimy. Chodzimy, zjeżdżamy i oczywiście, że C. Czyli najwięcej osób tak naprawdę zagłosowało właśnie na tego kolorowego lewka. Ciekawa sprawa. A gdzie w takim razie mam teraz przejść? Halo, przejście? Jakaś zjeżdżalnia? Ty, nie ma tu zjeżdżalni. Tutaj będzie. Jest. Ale one się ciągną i się robią coraz trudniejsze, bo jest ich coraz więcej. Pyszny pączek. Ej, dobra, pyszny pączek. O nie, który pączek wybrać? Ja bym miał ochotę na tego. Albo na tego, albo na tego. W sumie każdy jest smaczny, ale wydaje mi się, że ten chyba jest najlepszy. Dobra, weźmy tego z B. Zobaczmy, czy oni to wybrali wszyscy. Tak, B i D wybrało bardzo dużo osób. Ciekawa sprawa. Ja bym akurat wybrał w sumie bardziej ten C pączek, ale niech będzie, okej. Zobaczmy. Najlepszy sezon. Zima, jesień, lato, wiosna. O ile zakład? Albo to będzie zima, albo to będzie lato, mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Dobra, weźmy. Wydaje mi się, lato jest fajne, bo jest ciepłe. Zima jest strasznie zimna. Dobra, lecimy w lato. Lato jest najlepszą porą roku i... No, oczywiście, wiedziałem. W takim razie jestem pewien, że zima chyba będzie odpowiednią, że tak powiem, roku. O nie, hugi. O nie, ja wiem, no nie, zostaw mnie. Zostaw mnie, Hagiwagi, dobra. Możesz mnie w końcu no, no i zginąłem, widzowie. Nie, i dobrze, nie, fajnie, fajnie. Ale wydaje mi się, że zima w takim razie będzie odpowiednią, że tak powiem, odpowiedzią. Uwaga, wchodzimy tutaj. Najwięcej osób chyba lubi zimę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ona jest taka właśnie... No co? Patrzcie, ile osób wybrało lato, a ile osób wybrało zimę. Ja nie wiem, czemu ludzie tak bardzo lubią zimę? To jest zimno. No jest mega zimno, nie? W zimie tak naprawdę. Najgorszy burger, czekajcie. Burger... fuj! Co to jest? Pasta do zębów, burger? Burger z... O nie, fuj. Nie wiem, dobra, widzę, chyba burger z włosów jest najgorszy, ale fuj, ale fuj, dobra, nie, wiecie co? Trzeba to szybko... Ja nie mogę, to pytanie było tak. Fuj, że ja cię kręcę. Wydaje się bardzo niebezpieczne. Exit here. Mamy wyjście tutaj. I czekajcie, jest to jakaś kamera taka, ale wiecie co? Dobra, wchodzimy tu. Nie ma co się zastanawiać. Uwaga, co to jest? Ej, co to jest za... Yo, co to są za kulki jakieś? Halo? O nie, ej, to jest niefajne. To wygląda bardzo podejrzanie. Dobra, nieważne, idziemy tu. O nie. Jakieś kulki najgorsze. Co to jest za miejsce? Dobra, przechodźmy sobie dalej. Co to jest? Ej, chwila, najlepszy aktor do roli Mario. Dobra, ja nie mam pojęcia, widzowie. Ja nie mam szczerze pojęcia, za bardzo się nie znam na autorach. Weźmy tego ziomka. Uwaga, pyk, wchodzimy tutaj, proszę, żeby to była dobra odpowiedź. I to jest zła odpowiedź. To oczywiście jest zła odpowiedź, ale dlaczego to jest zła odpowiedź? Nie mam pojęcia, ej, dobra, co tu się stanie? O, się boję, to jest Siren Head, mnie zaraz rozwali. Nie, proszę, zostaw mnie, Siren Headzie. Nie możemy się jakoś dogadać, przecież on się nawet nie zmieścił tutaj. Patrzcie, nie zmieścił się, a i tak mnie rozwalił. Dobra, to wydaje mi się w takim razie, że może ten wygląda najlepiej. W sumie nie mam pojęcia, widzowie, który Mario wygląda najlepiej. No i znowu nie trafiłem. Serio, co mnie teraz rozwali? Halo, dzień dobry, co mnie... Co to jest? Ale się przestraszyłem tego typa. Czemu on tak wyszedł nagle? To się nigdy tak nie pokazuje. Dobra, idziemy tu, czekajcie. Może w takim razie, skoro wybraliśmy dwóch, wydaje mi się, że w takim razie ten... No, zobaczmy tego. Siup, wskakujemy do zjeżdżalni, jak to będzie zła odpowiedź. To jest zła odpowiedź po raz trzeci! Nie wytrzymam! O, co to jest? Ty, tu jest witaj w świecie local backrooms. Ej, ale fajny. Tutaj ma jakieś chipsy, ma jakieś jedzonko. Co mnie tutaj rozwali? Ty, to wszystko jest fajne, ale on coś programuje, ten noob. Czekajcie, 5, 4. Zniszcz! On nie chce zniszczyć! I on zniszczył mnie! I on siebie chyba też rozwalił. Dobra, nie wiem, o co tu chodziło, ale słuchajcie, została nam chyba ostatnia odpowiedź. Nie, zostały nam dwie odpowiedzi. W takim razie weźmy tą odpowiedź. Ta powinna być dobra. Dobra, dawajcie. Tak, to jest to, ale ja nie mogę. To było mega trudne akurat, jeżeli o to chodzi. To są super trudne odpowiedzi. Mam nadzieję, że to się w końcu skończy, czy ja kiedykolwiek wyjdę stąd. Najlepsze emotikony. O, to jest ciekawe. Czekajcie, wydaje mi się, najlepsze jest to. Najlepsza ta łzy radości. To jest najśmieszniejsze, to jest najlepsza, wydaje mi się, emotikonka. Ja ją uwielbiam, to ona jest po prostu superowa. Pyk, uwaga, co? Nie, to nie jest najlepsza. To nie jest najlepsza odpowiedź, jak to? To jest niemożliwe, dobra, ej, mogę wyjść. Co, mogę stąd wyjść? Ej, dobra, nie, co to jest za ziomek? On mnie rozwali, nie wiem, co to jest, to jest jakiś wkurzony. Nie wiem, kto to jest, dobra, dzień dobry, jest to i mnie rozwalił, ale że mogłem wyjść z windy. Normalnie nie mogłem wyjść z windy, a tutaj mogłem akurat. Najlepsza motka, czekajcie, w takim razie, skoro to nie jest ta śmiejąca się, to wydaje mi się, że może ta z serduszkami. Czekajcie, ta z serduszkami, albo może uśmiech. Serce, oczy, albo uśmiech. Nie wiem, która emotka będzie lepsza. Wydaje mi się, chyba uśmiech jest najbardziej popularne, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Uwaga. Nie, naprawdę? Dobra, ja nie wiem. Ja może po prostu za rzadko używam emotek, tak przynajmniej mi się wydaje. O, mogę odebrać telefon. Dzień dobry, telefon, halo? Dzwonił tutaj ktoś do mnie? O nie, kto mnie teraz rozwali? Co tym razem? Proszę mi powiedzieć, dzień dobry. Jo, ale wybuchłem! Nie, została mi tylko głowa.
Dobra, no trudno. Zobaczmy, w takim razie, skoro nie uśmiech, ani nie ten i ta inna emotka, to w takim razie która emotka? No nie gadajcie. Błagam, czy to będzie serce? Serio? Nie, niemożliwe. Dobra, no ten krzyk nie jest możliwe. To jest niemożliwe, że tamta emotka jest dobra. Nie, proszę, to musi być dobra. Tak, serduszko jest dobre, ale patrzcie, tak jak myślałem, ten śmiech też jest, że tak powiem, bardzo, ale to bardzo często, że tak powiem, wybierany. Dobra, i teraz idziemy tutaj przez jakieś korytarze. Dobra, tędy chyba trzeba iść. Jo, jak to wygląda! Ej, to wygląda jak ten plac zabaw dla dzieci, nie? Coś takiego. Idziemy tutaj, teraz tędy. Co to są najgorsze cukierki na Halloween? Czekajcie, wydaje mi się, że najgorszymi cukierkami, takimi, którymi bym nie chciał, to chyba w sumie nie mam pojęcia. Nie, no wszystkie wyglądają tak średnio. Chyba te wyglądały najgorzej. Najgorsze cukierki. Generalnie najgorzej wyglądały według mnie wszystkich. Ale nie, to też jest zła odpowiedź. Ja nie wiem, tych odpowiedzi jest tak dużo złych i ej, czemu to jest taki cmentarz? Ej, dobra, chcę stąd wyjść. Jo, ja chcę stąd wyjść! Nie, szybko, mogę stąd jakoś uciec? Szybko, szybko, uciekamy, uciekamy, ty! Udaje mi się chyba. Czy ktoś tu wyjdzie zaraz mi? Nie, dobra, zginąłem! Zginąłem, czyli jednak mi się nie udało. Dobra, czekajcie, najgorsze cukierki. No nie wiem, może ta cukierkowa kukurydza? Nie mam pojęcia w sumie. To wszystko nie wygląda, albo cyrkowe orzeszki. Dobra, weźmy może to. To też nie są jakieś kolorowe, że tak powiem, cukierki. Oczywiście, o nie, też właśnie to jest najbardziej, że tak powiem, wybierana odpowiedź. Nikt tych cukierków nie lubi. I teraz czekajcie, zobaczmy sobie dalej. Co tu pisze? Najlepszy rodzaj jajka. Czyli aha, jajecznica na kanapce, takie normalne jajko, omlet, czy gotowane na twardo. Ej, szczerze, ja bym wybrał jajecznicę. Ale wydaje mi się, że bardzo dużo osób lubi takie jajko, więc wybiorę to. Wybiorę to, dobra, 3, 2, 1, dobra, weźmy to. Weźmy to, jajko to chyba będzie najlepsze. Tak, to jest najlepsze jajko. Ale jajecznica też jest superowa, jeżeli chodzi o jajko. Ja bym wybrał jajecznicę. Ale tak mi się coś wydawało, że właśnie, no tutaj większość osób wybierze jednak właśnie to, co ja tutaj teraz wybrałem. Wow, co to jest? Chwila, Pennywise'owi skończyły się pieniądze i potrzebuje pracy. Co jest dla niego najlepsze? Chwila, lekarz, maszyna do robienia kanapek, prawnik i youtuber. Nie, no oczywiście, że youtuber. Dobra, chodźmy do youtubera, dawajcie do youtubera. Idziemy, Pennywise zostaje youtuberem. Jasne, że tak, najwięcej osób na youtubera. I patrzcie, kolejne przejście. Proszę, hej, to miejsce jest trochę zabawne. Myślę, że zostanę, nie zostajemy tutaj. My uciekamy stąd, proszę, czy to już jest ucieczka? Tak, tak, błagam, ja już nie chcę tu być. Ja już nie chcę tu być, już wystarczy mi wybierania tych wszystkich, że tak powiem, zjeżdżalni. Exit, don't go, nie idź. No dobra, trudno, idziemy tutaj, widzowie. No, mówi, żeby nie iść, ale ja i tak pójdę, uwaga. Proszę, czy ja stąd wyjdę, pliska, 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 pliska. Jest, ej, nie, wyszliśmy z tego. Jo, cię kręcę, udało nam się, widzowie, dobra. Ja nie mogę, powiem wam szczerze, to było dosyć, że tak powiem, hardkorowe wyzwanie. Dużo rzeczy nam się nie udało tak naprawdę wybrać. Ale część było całkiem w porządku. Więc widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapeczce i subskrypcji na tym kanale. A my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!